Jeszcze ktoś może wejdzie. Zapraszam, jeżeli ktoś jeszcze się zastanawia, albo nie. Witam wszystkich, nazywam się Karol Kreft, tak jak tutaj na slajdzie. Super, że tu przyszliście tak wczesną porą, wszyscy najedzeni po pysznym śniadaniu i po wczorajszych wojażach, bądź też z samego rana po ciężkiej podróży. Cieszę się, że tak dużo was tu dzisiaj jest, o tym, żeby posłuchać o Feature Toglach. Temat jest ciekawy, moim zdaniem, w wielu aspektach się sprawdza, w wielu aplikacjach rzeczywiście ciekawe możliwości daje. Mój plan na prezentację jest taki, że zaczniemy od pewnej teorii o tym, jak dzisiaj wygląda wytwarzanie oprogramowania, w jaki sposób organizujemy sobie taką pracę. Potem przejdziemy w bardzo takie ogólne metody implementacji feature togli. I na koniec, jeżeli nam starczy czasu, to troszeczkę głębiej w tą implementację wejdziemy. Zacznijmy od czegoś prostego. Feature branche. Chciałbym się od was dowiedzieć, jak wielu z was pracuje na feature branchach na co dzień. Tak? No teraz... O tym jeszcze dojdziemy. Niech ręce zostawią te osoby, które praktykują na co dzień GitFlow. To są mniej więcej te same osoby, czyli mogę założyć, że osoby, które pracują na feature branchach, wiedzą, co to jest GitFlow i go stosują. Pytanie, jak jesteście zadowoleni z tego? Macie jakieś problemy z feature branchami? Kluczowe jest to pytanie, które już zadałeś, tak? Jak długo te feature branche żyją? Sama idea jest prosta dla tych, którzy nie mieli z nią styczności. Każdy nowy pomysł realizujemy przy pomocy osobnego brancha na naszym systemie kontroli wersji. To daje pewne możliwości, mianowicie pewną izolację. Jeżeli deweloper dostał jakiś feature do zrobienia, to może go zrealizować na swoim branchu i wie, że nikt mu tam nie dokoptuje jakichś rzeczy, których on nie chce. To się sprawdza zwłaszcza w przypadku, kiedy te brancze nie muszą być duże, kiedy feature jest jakiś prosty, rzeczywiście tam 3 pliki do zmiany. Feature jest gotowy i można merge'ować z powrotem do głównej gałęzi. Pozwala to też na cherry picking, ale szczerze mówiąc, ja na przykład w moim codziennym workflow rzadko tego używam. Moje branche żyją na tyle krótko, że nie muszę cherrypickować z nich nic, bo wiem, że one w całości są gotowe i mogę je merge'ować do głównej gałęzi. Przykładowa sytuacja. Mamy dwóch deweloperów, Adama i Alice. Adam zaczął jakiś feature, programował go przez pierwszy dzień, potem pojechał na wakacje. Biznes uznał, że jego feature nie jest jakiś krytyczny, więc nikomu nie powierzył realizację tego feature'a dalej. W tym czasie Alice wskoczyła na drugiego brancha, zrealizowała od A do Z swój feature i zmerżowała go do głównej gałęzi. Adam po miesiącu wrócił i okazało się, że skończył swoją pracę, nie było tego dużo, próbuje domerżować się do głównej gałęzi, a tu w tym okazało się, że ma konflikt. I to jest coś, czego się boimy przy pracy z feature branchami. Po miesiącu może być mnóstwo zmian w codebase'ie. I pierwsza rzecz to jest coś, co nazywamy merge bomb, czyli rzeczywiście tych konfliktów jest dużo, ale są one dosyć powierzchowne, łatwo możemy sobie z nimi poradzić, siadamy, po godzinie wszystko jest rozwiązane, możemy merge'ować. I to jest dosyć jeszcze sytuacja, którą w miarę jesteśmy w stanie ogarnąć. Gorzej jest wtedy, kiedy występują konflikty semantyczne, na przykład nadpisujemy sobie namespace'y, bo wpadliśmy na genialny pomysł, że account jest na tyle unikalny i reprezentuje na tyle naszą domenę, że nikt tego słówka już nie wykorzysta ponownie. No potem się okazuje, że brak komunikacji spowodował, że dwóch deweloperów wykorzystało tą samą przestrzeń nazw i teraz muszą się zastanawiać, co z tym zrobić. Tu już te problemy nie są oczywiste. Tu już nie mogę tego rozwiązać jakby sam. Muszę zacząć rozmawiać z teamem, jaką przestrzeń teraz wykorzystać, jak ją zastąpić. To jest też wbrew temu, o czym mówi Continuous Integration. Steve Smith, autor książki o Continuous Integration, konsultant, mówi, krytykując pewien artykuł na InfoQ, że
To jest kompletnie nie tak. Jeżeli chcecie mieć continuous integration, powinniście mieć tak naprawdę jeden branch i wszystko merge'ować do niego. To jest rzecz trudna i nieraz dosyć kontrowersyjna, bo po pierwsze deweloperzy nie są do tego przyzwyczajeni. To, że nie są przyzwyczajeni, to jedno, ale nie są na to gotowi. Nie mają odpowiedniej wiedzy, jak do tego stosować, w jaki sposób kod, w jakim stanie musi już być, żeby to domerge'ować. Bardzo ciekawy wątek na Twitterze, gdzie punkt po punkcie jest cały ten artykuł krytykowany. Steve mówi tutaj o dwóch rzeczach, continuous integration i continuous delivery. Co to w ogóle jest to continuous integration? To nie jest tak, że jak mamy Jenkinsa albo jakiegoś Travisa, to znaczy, że mamy continuous integration. To nie wystarczy. Martin Fowler mówi o continuous integration, że to jest taka praktyka polegająca na tym, że nasze zmiany integrujemy możliwie najczęściej. I tutaj wracamy do tego, co mówiłem przed chwilą o tym, jak długo żyje branch. Jeżeli merge'ujemy nasze zmiany wraz z zmianami naszych kolegów często, to wtedy możemy mówić, że mamy ciągłą integrację. Inaczej, jeżeli te branche żyją bardzo długo, to jak, w jaki sposób mamy ciągłą integrację? Nie mamy jej wcale. Kolejna definicja, kolejne rozwinięcie tej definicji mówi o tym, jakie korzyści nam daje continuous integration. Ono nie pozwoli nam wyeliminować bugów, bo każdy soft ma jakieś bugi prawdopodobnie, chyba że jest jakiś trywialny. Natomiast continuous integration pozwala nam znaleźć te błędy szybciej i pozwolić nam je, przez to, że je szybciej znajdziemy, szybciej je usunąć. Continuous delivery, druga definicja, mówi o tym, że każdy dobry build trzeba dostarczać do użytkowników. Tą definicję możemy sobie też troszkę różnie interpretować, bo czy, kim są użytkownicy? Czy to są użytkownicy końcowi? Czy to już jest produkcja? Czy to są jakieś wstępne testy? Ważna wskazówka, delivery i deployment to są dwie różne rzeczy. Więc ja kiedyś myślałem, że jak ktoś mówi o continuous delivery, to ma na myśli continuous deployment, ale tak nie jest. W takiej tabelce możemy sobie to przedstawić i tutaj jest jedna różnica zasadnicza, tak? Bo jeżeli deployujemy na produkcję manualnie, ktoś musi to zatwierdzić, ktoś musi gdzieś kliknąć, ktoś musi to potwierdzić, dać zezwolenie, no to wtedy możemy mówić o continuous delivery, a jeżeli to idzie automatycznie, to możemy mówić o continuous deployment. Jeżeli osiągnęliśmy jako zespół taki stan, w której nasze zmiany na CI-u cały czas są zielone, bo testy przechodzą, wszystkie lintery przechodzą, to możemy już zastanawiać się, czy wypuszczać to dalej. Dalej, czyli deployować. Amazon przyznał kiedyś, że robi deploy na produkcję co 11 sekund, co 12 sekund prawie. To na mnie zrobiło wrażenie, kiedy przygotowywałem się do tej prezentacji. Ja tak często nie robię deployów. Tym bardziej, że Amazon się do tego przyznał w roku 2011. Jak ja sobie przypomnę, co ja robiłem w roku 2011, to było bardzo dalekie od tego. Robiłem deploye przez FTP-a. Ale no, nie każdy biznes się do tego nadaje, do tak częstych deployów. Bo czasami jest tak, że my jako software house na przykład, albo jako firma, która dostarcza do oprogramowanie, nie mamy dostatecznej wiedzy na temat infrastruktury, albo jest ona niezależna od nas. W takim wypadku nie możemy w ogóle myśleć o tym, w jaki sposób deployować to automatycznie. Czasami jest tak, że trzeba przygotować na to użytkowników, bo użytkownicy nie wiedzą, że nastąpi jakaś zmiana, a jeżeli ta zmiana jest wystarczająco duża, a my ich na to nie przygotujemy, no to oni się wkurzą. Ja nie wiem jak wy, ale ja jak widzę nowy design jakiejś strony, której używam na co dzień, to szukam przycisku przywróć stary design. W Jirze na przykład tak jest. Więc trzeba ich przygotować. W jaki sposób? Może jakiś e-mail wystarczy, jakiś notyfikacje im wysłać, teraz wszyscy mają telefony, hej, jest nowa wersja, spróbuj ją.
może trzeba ich wysłać na szkolenie. W przypadku jakichś aplikacji takich wewnętrznych to też jest skazane, bo ci ludzie nie będą wiedzieć, jak używać nowych feature'ów. Dopiero wtedy, kiedy ich nauczymy, dopiero wtedy jesteśmy gotowi na to, żeby to wdrażać. A po miesiącu się okaże, że znowu wszystko zaoraliśmy i znowu trzeba ich wysłać na szkolenie. Tak też bywa. Jeżeli nie mamy procesu, to w ogóle nie będzie miało nic wspólnego z continuous delivery, tak naprawdę, continuous deployment również. Jeżeli nie mamy procesu, to się skończy czymś, co jest nazywane też continuous, ale continuous failure. Nie byliśmy na to gotowi po prostu. Pomóc nam tym mogą Toggle. I to jest clue tej prezentacji. W jaki sposób one nam mogą pomóc? Nazwa feature Toggle nie jest unikalna. Ona w internecie pojawia się też jako feature flux, feature bits. Różnie to jest zdefiniowane. W samym programowaniu istnieje chyba od lat 80. albo jeszcze wcześniej, kiedy pierwsze tam języki programowania sterowały instrukcjami, czy idziemy w lewo, czy w prawo. Bo tak naprawdę feature toggle to nie jest nic innego jak zwykły pstryczek, zwykły if. Czy mam wybrać wersję A, czy mam wybrać wersję B? Jak kolega mi kiedyś powiedział, że robię prezentację o ifach, to mówiłem, no fajnie, nikt na nią nie przyjdzie, przecież ify wszyscy znają. Ale to nie jest takie proste do końca. Definicja feature toggle mówi, że pozwala przy pomocy dostarczanie softu może być szybsze i bezpieczniejsze. Jedno jest zależne od drugiego. Dlaczego dostarczamy szybciej? Bo nie musimy być w 100% pewni, czy feature, który dostarczymy, jest w 100% zgodny z naszymi oczekiwaniami wstępnymi. Nie musimy mieć tych oczekiwań wstępnych też tak do końca zdefiniowanych. To, o co nam chodzi, to żeby ten feature jak najszybciej dostarczyć klientowi i zebrać od niego feedback. Upewnić się, że ta zmiana po pierwsze jest mało ryzykowna, a po drugie pozwala dostarczać jakąś dodatkową wartość, czy to pieniędzy, czy też w postaci jakichś szerszych innych metryk, na przykład bardziej takich programistycznych, że to performance jest lepszy. Ciekawą rzeczą w feature togglach będzie dostarczanie kontekstu. Na początku to z naszym kontekstem zwykle może być nasz release, że OK, wypuszczamy nowy release, ale to jeszcze nie jest nowa wersja naszego softu, tylko feature ukryty gdzieś w środku, ale już część klientów może z niego korzystać. W momencie, kiedy przekazujemy ten kontekst, budujemy szerszy, na przykład w oparciu o preferencje użytkownika, to wtedy nasze feature toggle zyskują zupełnie nowy kontekst. Przejdźmy szybko po tych kontekstach. Co to mogą być za konteksty? Na przykład jakieś eksperymentalne rzeczy. Mamy wyszukiwarkę na stronie, zmieniamy algorytm, w jaki sposób ona pracuje. Mamy nowy sposób logowania przy pomocy nowej super sieci społecznościowej, której nikt jeszcze nie używa, ale my już jesteśmy gotowi. Albo chcemy zapłacić bitcoinami w naszej super pizzerii. Tak? Dlaczego to jest istotne? Bo biznes dzisiaj zyskuje na innowacyjności. Biznes, który nie eksperymentuje, tak naprawdę ginie gdzieś w tłumie. Dla biznesu to jest krytyczne, żeby mieć możliwość szybkiego dostarczania rzeczy, które są innowacyjne, bo w ten sposób zyskują przewagę biznesową nad konkurencją. W oparciu o feature toggle da się skonstruować zarządzanie uprawnieniami. Jeżeli nie mamy czegoś takiego w systemie, to można pomyśleć o feature togglach. Wszelkie rzeczy, które są płatne, tak? Oddzielamy rzeczy, które są dostępne dla konta darmowego od rzeczy, za które ktoś musi zapłacić, żeby mieć do niego dostęp. Da się w ten sposób stworzyć cały control list, czyli mamy poszczególnych użytkowników i nadajemy im uprawnienia. Czy mogą to zrobić, czy nie mogą tego zrobić, czy dostaną wersję A, czy wersję B. Wszelkie rzeczy związane bezpośrednio z użytkownikiem. Wiemy o użytkowniku dzisiaj coraz więcej, tak? Zwłaszcza kiedy mamy system, który
kiedy o użytkownikach nie wiemy z imienia i nazwiska, kto to jest, ale pewne metryki już o nim znamy. Wiemy na przykład, jaki jest jego wiek, bo sobie uzupełnił takie rzeczy. Wiemy, jakie jest płci. To jest trochę tricky, nie? Z tą płcią dzisiaj. Najbardziej aktywni użytkownicy. Forum internetowe od lat 90. bardzo popularne, tak? Tam użytkownicy najbardziej aktywni mogą z największym prawdopodobieństwem są w stanie nam dostarczyć feedback. Dostarczmy rzeczy najpierw im, to oni nam powiedzą, czy coś działa, czy nie. Albo powie, że to jest w ogóle bez sensu, zrób to inaczej. Facebook feature toggle wdrażał w ten sposób, że dawał do nowych funkcji dostęp najpierw swoim pracownikom. Ponieważ tych pracowników miał sporo, to od nich zbierał potem feedback. Geolokalizacja. Jeżeli nasz system działa globalnie, to możemy część feature'ów udostępnić tylko w określonym kraju. Tam, gdzie na przykład spodziewamy się największego sukcesu danego feature'a. Testy AB. W momencie, kiedy podejmujemy jakąś ryzykowną decyzję o wprowadzeniu jakiegoś nowego feature'a i ona dotyka bezpośrednio punktu, w którym my zarabiamy pieniądze, to możemy zastanowić się, czy ta wersja już przyniesie nam dodatkowy zysk, tak? Tylko z testami AB bywa tak, że ich wyniki są czasami nieadekwatne, tak? Bo zysk jest o 5% lepszy w ciągu miesiąca. To znaczy, że ta ścieżka użytkownika jest optymalna, należy ją wdrażać wszędzie, czy to jeszcze nie jest wystarczająco, czy może za krótko zbieramy dane? Może po 2 miesiącach się okaże, że z tych 5% zostało nam 1. To warto wycofać ten feature? Canary release. Jeszcze inna rzecz związana z releasowaniem. W momencie, kiedy chcemy nowy feature dostarczyć tylko dla małej, wąskiej grupy użytkowników. Tak jak wspomniałem o tym Facebooku, nasi pracownicy, nasi jeden kontrahent, jedno konto, najpierw tam. Potem zbieramy feedback i zastanawiamy się, czy feature rozszerzać dla wszystkich innych użytkowników. To do pewnego stopnia można zautomatyzować. Wyobraźcie sobie taki flow. Mamy feature dostępny najpierw dla 5% użytkowników. Po tygodniu zwiększamy to do 25. Monitorujemy, jak zachowuje się aplikacja i po miesiącu odpalamy dla wszystkich innych użytkowników, jeżeli nie mamy informacji o tym, że feature działa źle. Widzicie, jak działa tu bezpieczeństwo? Jak podnosimy bezpieczeństwo wdrażania nowych feature'ów? Są pewne rzeczy jednak, nad którymi trzeba pomyśleć jeszcze zanim weźmiemy się za implementację. Przede wszystkim to jest to, jak długo taki feature będzie żył. To jest poniekąd zależne też od tego, w jaki sposób go implementujemy. Ale jeżeli feature'y żyją krótko, to kluczowe jest określenie, w jaki sposób potem będziemy je usuwać z kodu. Dlaczego? Bo to zostawia pewną warstwę abstrakcji, która tam w kodzie jest, a my tego feature'a potem raz zmieniliśmy, włączyliśmy i potem już nie wracamy do niego. To po co nam ten feature, tak? Czy jeszcze kiedyś będziemy go potrzebować, czy nie? W przypadku feature'ów, które żyją długo, no to ten kod zostanie tam praktycznie na zawsze, tak? Musimy mieć do samego końca gdzieś możliwość wycofania się, wyłączenia go. Implementacja. Mamy podstawową jakąś metodę, którą chcemy zastąpić nową implementacją. Ta metoda wyszukuje jakieś rzeczy na podstawie frazy, którą jej podamy. Dodamy nową metodę, w niej nową implementację i gdzieś pojawia się if. Taka implementacja jest zahardkodowana. To znaczy, że nie jesteśmy na razie w stanie w żaden sposób, nie edytując kodu, zmienić, czy feature się wyświetla, czy też nie. Więc będziemy szukać bardziej dynamicznych rozwiązań, prawdopodobnie opakując tą logikę gdzieś w jakimś innym obiekcie. I teraz delegujemy to do tego obiektu i on sprawdza, czy feature jest włączony, czy też nie. Informacje o tym, czy jest włączony, czy nie, możemy trzymać albo w jakiejś tablicy,
albo w zmiennych środowiskowych, albo w bazie danych, w jakimś innym źródle persystencji. Możemy też trzymać w jakimś zewnętrznym kompletnie serwisie. Implementację pewnie dobierzemy do tego, w jaki sposób chcemy zarządzać tymi feature'ami. Do tego, w jaki sposób jesteśmy w stanie zmienić nasz cykl wydawania oprogramowania, żeby nadal móc te feature'y porządnie nimi zarządzać. W końcu dochodzimy do takiego momentu, w którym nie tylko istotne jest, czy feature jest włączony, ale też dla kogo. Więc dodajemy coś, co jest kontekstem. W tym wypadku będzie to użytkownik. Może to być request. Możemy stworzyć takie flow, które założy, że nowe feature'y nie są dostarczane dla użytkowników i feature flagi nie są dla nich, tylko są dla naszego działu QA. I on przy pomocy na przykład odpowiedniego nagłówka włącza sobie te feature'y i jest w stanie je testować, zanim końcowy użytkownik do nich dotrze. Pytanie, czy to ma sens w naszym cyklu wydawniczym? Konfiguracja od zahardkodowanej w kodzie po kompletnie dynamiczną, przechowywaną w bazie danych albo w jakimś zewnętrznym systemie. Zewnętrznych systemów mamy kilka, ja nie miałem z nimi wszystkimi do czynienia, ale jest nas tu sporo i już słyszałem kilka głosów, że na przykład z Zookeeperem ktoś miał do czynienia. Ktoś miał do czynienia, niech podniesie rękę. OK. Do zarządzania feature flagami? Nie, ale podobno da się. OK. Launch Darkly jest bardzo popularny, ale też niezwykle drogi. Fajne jest w nim to, że dostarcza SDK do różnych języków programowania, w tym do PHP. Jest ono dosyć przyjemne w użytkowaniu, proste. Łatwo możemy tam skonfigurować sobie zarówno kontekst, jak i czy flaga jest włączona, czy wyłączona. GUI jest czytelne. Polecam skorzystać, jeżeli ktoś nie miał do czynienia i zastanowić się, czy ma sens skorzystanie z zewnętrznego systemu do zarządzania flagami, czy może warto na początek oprzeć to o własną implementację. Jeszcze jeden screenshot pokazane, że flaga jest włączona dla danego kontekstu. Tutaj nawet system jest w stanie na podstawie requestu zidentyfikować użytkownika, jeżeli dobrze to oprogramujemy. Koszt utrzymania feature flag. Przede wszystkim mamy pewną dodatkową abstrakcję i zastanowić się trzeba, co z nią zrobimy, tak? Kluczowe będzie odpowiedzenie na pytanie, jak długo ta flaga żyje, czy jesteśmy w stanie ją usunąć. Jeżeli pracujemy w Scrumie, to jak planujemy pracę związaną z usuwaniem flag po poprzednich sprintach? Czy mamy to zaplanowane? Czy to jest praca do wykonywania gdzieś między sprintami? Wszystko do dogadania, wszystko do omówienia i do zaprocesowania. Niektórzy nawet postrzegają to jako pewien dług technologiczny, bo mamy pewną warstwę do utrzymania dodatkową, która nie ma bezpośrednio wpływu na to, jak nasz biznes, powiedzmy, funkcjonuje, tylko operuje nim, steruje trochę. Testowanie też jest trochę trudniejsze. Z zalecanych praktyk z reguły wynika, że trzeba testować system tak, jakby wszystkie flagi były wyłączone. Włączone, przepraszam. Dwie opcje. Jeżeli wszystkie flagi są włączone, jesteśmy w stanie przetestować ten system pod tym kątem. Jeżeli są wyłączone, też jesteśmy w stanie pod tym kątem przetestować. Mieszanie tego staje się problematyczne i z reguły jest nieopłacalne. Bo jeżeli mamy 15 flag, to które mam włączyć, a które wyłączyć i w jaki sposób to zautomatyzować? Więc chciałbym, żebyście po tej prezentacji nie wyszli z takim przekonaniem, że feature flagi to jest taki silver bullet i załatwiamy nim wszystko od dzisiaj, tylko feature flagi. Kluczowe jest to, jak działa nasz biznes tak naprawdę i co nasz system, w jaki sposób pomaga naszemu biznesowi realizować jego cele. Na tym zwykle kończę tą prezentację, ale obiecałem wam na wstępie, że omówimy jeszcze chwilę trochę głębiej tą implementację, ale zanim do tego przejdę, opowiem chwilę, nad jakim systemem ja pracuję, bo w
tym kontekście chciałbym o tych feature flagach opowiedzieć. Więc kiedy ja przyszedłem do firmy, w której obecnie pracuję 2 lata temu, to zastałem system dosyć leciwy. Pierwszy commit był z 2013 roku i wiadomość z tego commita nazywała się przeniesienie repozytorium z SVN na Gita. On też z tym rysunkiem ma tyle wspólnego, że odkrywając, jak ten system działa, to tam są pewne warstwy, tak jak warstwy takie geologiczne. Ja pewnych rzeczy nigdy nie widziałem, dopóki nie zacząłem tam pracować, bo rzeczy takie jak globals, to są rzeczy w PHP od dawna niewidziane. Ale zastanawia mnie też to, że pewne koło w ten system zatoczył, bo o ile na początku mnóstwo miał funkcji, to dzisiaj też byśmy chcieli do tych funkcji powrócić, pisząc bardziej funkcyjnie. To, co jest kluczowe w tym systemie, to to, że on ma bardzo skomplikowany system konfiguracji i konfigurowanie jest oparte na konkretnym koncie. To znaczy, że ja mam ponad 300 możliwości skonfigurowania każdego z kont, które w tym systemie operuje. Czy ja w takim wypadku potrzebuję feature flag? Dodatkowo mam bardzo rozbudowany system przyznawania uprawnień użytkownikom. Więc to jest też obszar, który mógłbym pokryć feature flagami, ale w tej chwili no, nie mam takiej potrzeby. Nie potrzebuję ich zastosować konkretnie w tym celu. Padła więc propozycja, że my musimy coś z tym systemem zrobić i stwierdziliśmy, że potrzebujemy dodatkowych mikroserwisów, które będą dostarczać pewne funkcje poza tym legacy, ale potrzebują z niego dane. Stwierdziliśmy więc, że ok, w takim wypadku użyjemy do tego Kafki i legacy system będzie publikował tam wiadomości, które my potem będziemy konsumować w naszych systemach. Do tego jeszcze zaproponowaliśmy sobie, że stworzymy sobie osobny własny system do zarządzania feature flagami, który będzie publikował na tą Kafkę informacje o tym, czy feature jest włączony, czy wyłączony i potem będziemy mogli z tego korzystać już w naszych serwisach. System został zaprojektowany tak, że ma swoją własną bazę danych i w momencie, kiedy zmieniamy albo dodajemy jakąś flagę, zapisywana jest ona w bazie danych i wiadomość o tym też wędruje na Kafkę. W tym momencie mamy odpowiednie handlery w naszych dodatkowych mikroserwisach, które wyłapują taką zmianę i zapisują ją u siebie. Natomiast w momencie, kiedy ktoś odpytuje serwis o to, czy jakiś feature jest, chce użyć jakiegoś feature'a w tym serwisie, to on ma dodatkowo jeszcze możliwość, hej, pytasz o jakąś flagę, której ja jeszcze nie mam. To on w tym momencie nie pyta swojej bazy danych, już ją zapytał, stwierdził, że nie mam takiej flagi, nie mam informacji o niej, to dodatkowo odpytuje jeszcze Kafkę, hej, czy ty już wiesz coś na ten temat, bo ja mam pytanie. Trochę bardziej ten system w tym momencie jest skomplikowany, bo poza tym, że te serwisy dodatkowo mają te swoje bazy danych, to one mają swój osobny UI, a te serwisy tak naprawdę backendowo to jest zwykłe API. W tym wypadku UI mówi o tym, pyta nie Kafkę, a ten serwis o to, czy flaga jest włączona. Samą implementację oparliśmy o Slima i PHP DI-a z tego względu, że to połączenie daje nam bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o API. Jesteśmy minimalnie spięci z tym frameworkiem, minimalnie spięci z auto-wiringiem, a przy okazji mamy PSR-y, które są nam potrzebne do obsługi HTTP i do obsługi kontenera chociażby. Spięcie aplikacji jest proste. Z tego kodu jedyne, co nas interesuje w kontekście feature flag, jest ta linijka o feature flagach, czy jest włączona. I potem w takim middleware, który implementuje middleware interface, w metodzie process sobie sprawdzamy, czy flaga jest włączona, czy nie. Tu jest dummy implementacja o tym dla testerów, o którym mówiłem, tak? Jeżeli tester ma możliwość przesłania dodatkowego headera, to wtedy zwracany jest nowy serwis, a jeżeli nie, to znaczy, że serwis jeszcze nie jest zaimplementowany i nie działa.
To jest tylko w tej chwili proof of concept. Myśmy ostatecznie tego nie wdrożyli z tego względu, że powstało mnóstwo pytań. Nie wiemy do końca, kto powinien zarządzać tymi flagami, czy to powinni być inżynierzy, czy to powinien cloud services powinno to robić, ktoś, kto jest bardziej odpowiedzialny za deployment. Kwestie audytu, kwestie bezpieczeństwa, czy powinniśmy to monitorować, logować zmiany tych flag. Więc tak wygląda proces. Nie wiemy też, co z zarządzaniem flagami, które są od siebie zależne, czy ich potrzebujemy, czy nie. Dużo pytań, mało odpowiedzi, czasu też za mało, więc jedyne, co zostało, to ten koncept. To jest wszystko z mojej strony. Kilka jeszcze źródeł na koniec. Teraz jest czas na pytania od was. Tu jest pytanie z samego przodu. Tam leci mikrofon. Jakbyś mógł tutaj przekazać. Na sam przód. Tu się mówi? Okay. Blisko. To ja mam pytanie dotyczące, bo mówiłeś, że jak dajesz feature toggle, to że testy piszesz albo na wszystkie włączone, albo na wszystkie wyłączone, jakby wykluczając. Dwa podejścia. Tak, a nie sądzisz, że lepiej testować jest aplikację, kiedy jest włączony i wyłączony jednocześnie, bo wtedy mamy jakiś fragment kodu, który jest nim przetestowany. Nie mogę przetestować aplikacji, jak jest włączony i wyłączony feature jednocześnie. Nie jako jeden test, tylko jako kilka testów. Myślisz o tym, żeby pokryć wszystkie możliwe... To jest problematyczne i strasznie czasochłonne. Bo jakby była kombinacja wszystkich, no to wiadomo, że to by każdy feature toggle to jest razy dwa, razy tak, dwa, razy tak. Dwa. Ale jeśli jest osobny feature, to chyba tak mi się wydaje, że wtedy jest większe bezpieczeństwo. Jest większe bezpieczeństwo, w moim mniemaniu również. Natomiast to są już problemy innego typu. Przede wszystkim, ile takich testów musisz napisać. Okay. Więc wydaje mi się, że to rozwiązanie, jeżeli feature'y są w dostatecznej izolacji stworzone, to rozwiązanie, kiedy są wyłączone i włączone, dwa testy, myślę, że pokrywa je wystarczająco. Czyli od izolacji, nie? To by tak. I najważniejsze jest to, że feature'y muszą być od siebie odizolowane, tak? Ktoś jeszcze pytanie ma? Halo? Dobra, ja mam pytanko, bo tutaj wspomniałeś o tych zewnętrznych aplikacjach do zarządzania toglami. Mm-hmm. Miałeś okazję pracować rzeczywiście z tym? Bo interesuje mnie po prostu twoja opinia, czy warto w to wchodzić, czy tam są jakieś istotne przewagi? Pracowałem z Darch Lang... Z tym? Lunch Darkly? Ale pracowałem krótko i rozbiliśmy się po prostu budżetowo o to. Jeszcze raz? O coś budżetowo się rozbiliśmy. Budżetowo, okej. Okay. Tak. No ale to jakiego rzędu to są w ogóle? Sprawdź, bo ja parę miesięcy temu używałem i nie wiem, na ile aktualne są te ceny, tak? Okej, okay, no bo wydaje mi się... Co tam takiego może być atrakcyjnego w takiej, wiesz, zewnętrznym serwisie? Łatwe zarządzanie. Tylko i wyłącznie. Okej, okay, dzięki. Ładny UI i poziom dostępu. Jeżeli masz już ogarnięte, kto zarządza flagami, to tworzysz im konta i oni sobie tam tym zarządzają, więc to jest po prostu proste. Dzięki. Mhm. Jeszcze jedno pytanie z tyłu. Gdzie, gdzie? Ja mam takie pytanko, co z feature'ami, które nie są takie proste w wycofaniu. Powiedzmy, że zmieniliśmy jakieś podejście dla użytkownika, on nagenerował różne dane albo dużo tych danych i czy te tule, o których mówiłeś, jakoś wspierają tą sytuację? To musi wesprzeć twoja implementacja, tak naprawdę. Najtrudniejsze sytuacje są z reguły z bazą danych. Musisz w ten sposób projektować togle, żeby móc je zrollbackować. Więc jeżeli publiszujesz coś do bazy danych, to zostawiasz dwie tabele i w starej wersji, i w nowej, po to, żeby potem nie musieć kopiować danych z nowej do starej, tylko to wymaga potem jeszcze pracy po wdrożeniu. Okej, okay, jasne, dzięki. Jeszcze ktoś pytanko ma? Nie widzę więcej pytań. Ja jeszcze przez jakiś czas będę dostępny na korytarzu. Bardzo wam dziękuję.